Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Chcę królobójcy. Chcę Leto. Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Witam was wszystkich z powrotem. Wracam i jedź. No nieźle! Lecimy z fabułą. Ha! Niech mnie! Było no. Naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie wszy oblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. No, czarowanie bywa męczące, ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Dobra. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Co się stało? Breckenridge'owie zerwali zaręczyny, bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wezimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridge'ów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedz, smetadał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. No. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypomina. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emerowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. No, zabiem. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać.
Wojna domowa wisiała na włosku. Dobra. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna jak nadzieja zwykle. Wianie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziemla Valettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem Vivaldi. Jest Filipa Eilhart, czarodziejka. Ja tam Vivaldi, to jest jego. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddale i poderżnął mu gardło. No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojateli Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! No, Kejron się odezwał. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Sheila de Tankerville. To Filip Eilhart. Pamiętam. Chilo. Chilo de Tankerville. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin! Ale nie wiem, urywa rozmowę, czy co? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Aha. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. Ty pieprzaj, typie. Nie wpierdalaj się. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tankerville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziła. W takim razie nie przeszkadzam więcej. No, przedstaw. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tankerville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży... To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan... Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold.
Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, Jadgula, krew dziewicy. I wrzucamy do kotła podczas sabatu. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Jak zwykle. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? No, co ty myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Dokładnie. Tajemne rytuały? Tak, tak. Aha. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Tam jest Zamtus. Dobra, chodźmy z kupcem pogadać. A potem, nie wiem, może pójdziemy do karczy na spokojnie. I łowny jak kot. Coś pokminimy. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi... A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Dokładnie. Chyba żartujesz. Więcej dawaj kasy. Zapłacisz drugie tyle, ile obiecałeś, pani de Tankerville, bo tyle warte jest to zlecenie. Dobrze, w takim razie niech będzie. Myślę, że warto wykosztować się na takich... No warto, warto. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? To pójdę do niego. Opodal murów, a teraz zostaw mnie w spokoju. Prawdę mówili, oczy jak u kota. Tam gościu przesadzasz. Tu będzie można kogoś skosić. Paniaku. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mitrężyć. No toż... Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. Ja też nie ręczę za siebie. Nie bójcie się! Mam żółwi kamień! To jeszcze kurwa w plecy. Nie, nie, typie. Kończy się zaraz babci sranie. To jego szukają! Brać go, chłopcy! A, spokojnie. Został ostatni. A ja jestem na hita. Weź mu zaraz. No, ładne porządki tu. Krasnolud Kowal odbiera chleb. I co tam? Gdzie
Dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki starucha. I jak znajdujesz życie na wsi, warto było wychodzić za mąż za... Dalej! Jest wiele wart! A to nic, a nic jesteś nie warty, typie. Nie bójcie się! Mam żółwi kamień! I co ci ten żółwi kamień da gościu, co? Nic ten żółwi kamień nie da. Jak walczysz ze mną, to zjesz. I tyle. Nic ciekawego. A jednak to prawda. O, a jednak to prawda. Dzień dobry. Dzień dobry. Kocham cię i w ogóle, ale nie mo... Pójdziemy sobie pograć kości, no, na spokojnie. Dawaj, już prawie go masz! No, jeszcze trochę! Na siłowanie nie mam siły. Patrzcie, no ludzie! Udawaj, że nie widzisz. Nie patrz mu w oczy. Nigdy, przenigdy nie prowokuj wiedźmina. No właśnie. Zagramy w kości. Jak wygrasz z tymi dwoma? Czy ja dobrze widzę? A o co chodzi? Kuzyn z Wyzimy opowiadał, że nieźle grasz w... No. Jak się rozniesie, że mamy dobrego gracza, to może ściągną lepsi. To jak? Grasz? Gram. Jasne. Świetnie. My tu gramy dla zabawy, ale Zyndram ma się za mistrza. Nie gram z byle kijem. Pokaż co potrafisz, to kto wie. No. Czwórka. Po przerzutce czwórka zostaje. Ten piątka też. On ma czwórkę. Ma trójkę i dwójkę. Zaryzykuję. Kurka. Grałem. Easy. Wygrałeś. Gramy? Gramy, gramy. Pokaż na co ci stać, typie. To mamy. Piątka, szóstka, trójka. Te przerzucę. Czy trafi piątka lub szóstka, to fajnie będzie. Wygrałem. No. Przegrałem! Dobra. Gramy? Wychwalisz czy żalisz, chłopie. Teraz jakie kości? Mi się trafiły? Jedynka... A on? Jedynka nie wygra zbytnio. Znowu przegrałem. Przegrałem! Dobra, kurwa, typ jak mi to kurwa, nie wiem, ktoś się chwali, że wygrał. Amatorskie kości, tyle. Kurka i trójka. Szóstkę przerzucam. Trójka. Remis. Jak teraz? Jedyneczki, dwójeczka.
Piątka, czwórka, szóstka, piątka. Ma piątkę. Jeszcze raz. Rzucam wszystkie. Wygrana. Kolejna. Przegrałem. Dobra, zapnij ryj, kurwo jebana, bo ci zaraz przyjebie. Dole. Jebana w dupsko. No i nie mam jednej kości. Super! Kurwa, mać. Zamknij pyski, jebana kurwo w dupę. Nienawidzę jak kurwa ktoś, jak przegrywam kurwa nieuczciwie. To ciągle nieuczciwie jest. No. Ostatniego miałeś szczęście, ale chętnie się odegram. Tam pierdolisz. Uważaj na lewy sierpowy! Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, oceniajcie jak chcecie. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, na razie. Cześć, cześć.